Opowieści Nowego Testamentu. Mesjasz nadchodzi. Jutro o tej porze będę świętował Paschę w Jerozolimie. Nie przeżywaj tak tego. Wiesz, gdy nadejdzie wieczór... Wiem, już wiem. Będziesz się wylegiwał w domu krewnego faryzeusza. Czyżbym ci już o tym mówił? No, chyba już ze 100 razy, człowieku. Wyrusz ze mną, Tymoteuszu, by na chwilę zapomnieć, że tu rządzą nami ci wstrętni Rzymianie. O, to nie było zbyt uprzejme. Czego tu chcesz? Zbieramy podatki. Weźmiemy równowartość w zbożu. Zapłaciliśmy już podatki. Mógłbym cię za to zabić tutaj. To zrób to teraz, bo kiedy przyjdzie Mesjasz, to nadejdzie wasz koniec. Was wszystkich! Ciągle słyszę o tym Mesjaszu, ale jakoś nigdy się jeszcze nie ukazał. Człowieku, ty tam! Weź to! Mój koń jest zmęczony. Zgodnie z rzymskim prawem masz to dźwigać przez 1 milę. No, będziesz to niósł albo zbiję cię jak psa! Jak długo jeszcze mamy znosić te upokorzenia, Nikodemie? Cierpliwości, Kleofasie. Rzymianie nie będą tu panować wiecznie. Kiedy nadejdzie Mesjasz? Czasami się zastanawiam, czy Mesjasz naprawdę nadejdzie. Mesjasz powie: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, a więźniom głosił wolność. Modlę się, by zobaczyć ten dzień. Chodźmy więc spać, bo jutro wczesnym rankiem musimy pójść do świątyni. Te jagnięta są za drogie. Jeśli cię na nie nie stać, idź gdzie indziej. Wesołej Paschy, Amosie. Eberze? Niezbyt wesoła. Polecono nam mieć oko na tych, co sprawiają tu kłopoty. Jego wyznawcy twierdzą, że to Mesjasz. Uwierzycie w to? Zwykły stolarz z Galilei? Jest Mesjaszem? Nie możesz tu płacić obcą walutą. Wymień ją szybko w kantorze. 1 szekel za 5 rzymskich monet. To nieuczciwe. Bierz. Bierz lub odejdź stąd. Ten dom jest domem modlitwy, a wy zmieniliście go w siedlisko złodziei. Nigdy nie widziałem takiej mocy. Kim on jest i jak ma na imię? Jezus uzdrowił właśnie kalekę. Odzyskaj wzrok. Ja widzę. On jest Mesjaszem. Jak śmiesz zakłócać pokój w świątyni? Zapłacisz za to. Straciłeś rozum, człowieku? Opanował cię szatan? No mów, co masz nam do powiedzenia?
Zburzcie tę świątynię, a w 3 dni wzniosę ją na nowo. Co to ma oznaczać? Aż 46 lat trwała budowa świątyni Heroda, a ty myślisz, że możesz wznieść ją w 3 dni? Nie mówiłem o świątyni Heroda. Zburzcie tę świątynię, a w ciągu 3 dni ją wzniosę na nowo. 3 dni? Wyobraź sobie, jaką siłę trzeba posiadać, żeby dokonać takiego czynu. Czy Jezus może być Mesjaszem? Oby tak było. Żałuję, że nie mogę zostać. Mam wrażenie, że coś ważnego mnie ominie. Będę pisał do ciebie. Wiesz, cokolwiek Jezus uczyni albo powie, to z pewnością usłyszę o tym w Sanhedrynie. Pisz mi o wszystkim. Może następnym razem, kiedy się spotkamy, nie będzie już tu Rzymian, a Izrael będzie miał nowego króla. Bo on nas uwolni z niewoli. Zrobi to i znacznie więcej. Niech cię Bóg prowadzi, Kleofasie. Ten Jezus nie jest Mesjaszem! Ma rację! Jak wytłumaczysz więc cuda? To diabeł! Potrafi czynić cuda! Oczywiście! Ten Jezus jest prostym stolarzem z Galilei, a Mesjasz ma pochodzić z linii królów! Nadejdzie w sile i chwale wraz z potężną armią! Jest najwspanialszym człowiekiem, jakiego widziałem. Gdyby członkowie Sanhedrynu wiedzieli, co naprawdę myślę o Jezusie, byliby... Muszę z nimi porozmawiać. Muszę. Nie możesz teraz odejść, Nikodemie! Przykro mi, przyjaciele, muszę. Proszę, Amosie, kontynuuj beze mnie. Bardzo ryzykujesz, przychodząc tutaj do mnie. Panie, wiem, że nikt nie potrafiłby czynić tego, co ty czynisz, gdyby nie był przysłany przez Boga. Co powinienem zrobić, by czuć się bezpiecznie? Żeby ujrzeć Królestwo Boga, trzeba narodzić się na nowo. Jak człowiek może narodzić się ponownie? Ty, który jesteś nauczycielem Izraela, nie jesteś w stanie tego zrozumieć? Panie, kim jesteś? A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższano Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Kto wierzy we mnie, będzie wiódł życie wieczne. Będzie wywyższony? Bóg tak bardzo ukochał świat, że ofiarował mu jedynego syna. I każdy, kto w niego uwierzy, nie umrze, ale będzie miał życie wieczne. Właśnie przyszedł raport w sprawie Jezusa. Był w Nazarecie. Jego zwolenników wciąż przybywa. Co takiego? Drogi Kleofasie, kilka dni temu miałem zaszczyt rozmawiać z Jezusem. Nigdy nie czułem się tak umocniony, chociaż mówił do mnie wiele dziwnych rzeczy. Nie wiem jeszcze, co się z nim stanie. Ludzie opowiadają najdziwniejsze historie na temat Jezusa. Nie wiadomo, które z nich są do końca prawdziwe. Jego wyznawcy twierdzą, że w jego rodzinnym Nazarecie stanął wśród tłumów i czytał proroctwa o Mesjaszu, które najwyraźniej potwierdzają to, że w proroctwach mówi się właśnie o nim. To wzburzyło słuchaczy, którzy dostrzegli w nim jedynie syna miejscowego stolarza. Wygonili go więc z synagogi i zawlekli na brzeg urwiska. Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, co zdarzyło się później. On po prostu powstrzymał ich i odszedł. On po prostu tak odszedł? Kto byłby w stanie uniknąć śmierci z rąk tłumu? Tylko Mesjasz! Czy ta historia jest prawdziwa? Wierzę, że jest prawdziwa. Jezus wypędzi stąd Rzymian raz na zawsze. Czy może wiesz, gdzie mogę znaleźć Jezusa?
Chcesz być uzdrowiony? Chcę. Zatem powstań. Wstań i idź. Nie chodziłem od 38 lat. Dziękuję, Jezusie. Drogi Kleofasie, Jezus znowu powrócił do Jerozolimy na święto Paschy. Widziałem, jak uzdrowił pewnego kalekę, lecz to, co nastąpiło, mój bratanku, potem było jeszcze dziwniejsze. Amos i Eber rzucili się na Jezusa, bo uznali uzdrowienie kaleki za pracę, a praca w sobotę jest zabroniona. Oskarżyli go o łamanie praw Mojżesza. Jezus im odpowiedział: Mój ojciec czyni codziennie dobre uczynki, nawet dziś. Ja również. Oni wiedzieli, o czym on mówił, że jest synem Boga. Cóż, Kleofasie, jestem już tak bliski, by uwierzyć w niego. Raporty Sanhedrynu wskazują na to, że w każdym zakątku Izraela on czyni cuda i ma niezwykłą moc. A do tego jest coś w jego cudach, coś więcej niż moc i majestat. Jest miłość. Współczucie. Miłosierdzie. Dobroczynność. Nawet wybaczenie. Mówi do nas takimi słowami: Miłuj wroga swego. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Przebaczajcie sobie. Powiedział nawet, że jeśli Rzymianin zmusi cię do niesienia swojego tobołka przez milę, powinieneś nieść go przez dwie mile. W Jezusie nie ma cienia zemsty, ani nawet odrobiny nienawiści. Czy taki człowiek może być Mesjaszem? Mój rozum mówi mi, że nie, ale moje serce, Kleofasie, moje serce krzyczy, że tak. Dźwigać tobołek Rzymianina przez dwie mile? Jezus naprawdę tak powiedział? Ależ to fortel. Jezus wcale tak naprawdę nie wierzy w tę miłość do wroga. Tylko oszukuje Rzymian. Nie mogę uwierzyć, że Nikodem tego nie widzi. Natychmiast zatrzymajcie wóz. Szukamy zaginionego miecza. Niczego tu nie ma, kapitanie. O, przepraszam za bałagan, chłopcy. A ja nie przepraszam. Bo wiem, że każda zła rzecz, jaką robisz, wróci do ciebie. Bardzo szybko! Panowie, obawiam się, że raporty mówią prawdę. Jezus jest właśnie w drodze do Jerozolimy. Ma już tysiące wyznawców. Są przekonani, że jest Mesjaszem. Wielu z nich powtarza, że chcą go koronować na króla. Rzymianie powiedzą, że straciliśmy kontrolę nad naszymi ludźmi. Zabiorą nam resztkę naszej władzy. Musimy coś zrobić. Drogi Kleofasie, jestem przekonany, że nie chciałbyś tego przegapić. Przybądź tak szybko, jak potrafisz. Wyruszam z rana. Pójdę z tobą. Nikodemie! Przybyliśmy najszybciej, jak to było możliwe. Zdążyliście w samą porę. Już się zbliża! Witaj nam, błogosławiony. Nasz Zbawiciel. Jezu! To On jest! Alleluja, Synem Bogiem, Bogiem, Alleluja.
swoich uczniów, Jezusie! To jest obraza! Gdyby ci milczeli, to kamienie przydrożne zaczęłyby wznosić okrzyki radosne. Błogosławiony, błogosławiony! Jezusie z Nazaretu, w imieniu Sanhedrynu pytam ciebie, kto dał ci taką władzę, byś to wszystko czynił? Chętnie odpowiem na twoje pytanie, jeśli ty odpowiesz na moje. Czy chrzest Jana pochodził z nieba, czy też od ludzi? Jeśli powiemy, że od człowieka, ci ludzie zbuntują się przeciwko nam. Więc powiemy, że przyszedł z nieba. Wtedy zapytają, czemu nie wierzyliśmy Janowi i staliśmy z boku, kiedy go zabijano. My nie możemy udzielić ci tej odpowiedzi. Zatem ja nie powiem wam, jakim prawem to wszystko czynię. Ale wysłuchajcie tej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Jezus umrze. Ależ to niemożliwe. I mówi o tym? Jak możesz być tak spokojny? Myślałem, że jest Mesjaszem, Zbawicielem. Bo jest, ale nie tak, jak nam się wydaje. Nie ma innego sposobu, Nikodemie. Mesjasz ma nadejść i nas uratować. Tak, ale od czego, Kleofasie? Od czego? Co jeszcze jest w Izraelu poza Rzymianami? 3 lata temu po raz pierwszy widziałem Jezusa. Powiedział mi, że Bóg kocha świat tak bardzo, że poświęci swojego jednorodzonego Syna. Poświęci Go, Kleofasie. Jeśli tylko w Niego uwierzymy, wtedy będziemy uratowani. Uratowani od lęku przed śmiercią. Uratowani przed brzemieniem winy i grzechu. Uratowani od serca przepełnionego nienawiścią. Ale żeby to uczynić, musi nastąpić, tak jak powiedział, wskrzeszenie. I to, co Mojżesz uczynił z wężem. Ukrzyżowanie? Co dobrego jest w ukrzyżowanym Mesjaszu? Mesjasz, który spoczywa martwy w grobie? Nie. Prawdziwy Mesjasz nigdy nie pozwoli się zabić. A? Szybko, szybko. Co się stało? Właśnie aresztowano Jezusa. Pojmali go, żeby go osądzić. On może być twoim Mesjaszem, ale nigdy nie będzie moim.
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Jeszcze nigdy nie sprzedałem tylu wonności. Składam dziś do grobu przyjaciela. Muszę przypilnować, żeby przeoblekli jego ciało. Czy masz już wszystko, żeby pochować króla? On był królem. Królem nieba i ziemi. Pojmali go tak, jak zwykłego człowieka. Ukrzyżowali go jak łotra. Miałem nadzieję, że jego śmierć była złym snem. Ale to nie był sen. Oszukał nas wszystkich. A tak wierzyłem w to, że jest Mesjaszem. A jednak było coś w jego sposobie bycia, w jego uśmiechu. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie lepszego człowieka. Ja też nie. Czemu jesteście smutni? Człowiek o imieniu Jezus, który był prorokiem, został zgładzony. A my myśleliśmy, że jest Mesjaszem, który nas wyswobodzi od Rzymian. A może Jezus musiał cierpieć tak bardzo, by potem dostąpić chwały wiecznej? Chodźcie, a opowiem wam, co święte księgi mówią na temat Jezusa. Izajasz napisał: lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, mąż boleści, oswojony z cierpieniem. Widzicie więc, przyjaciele, pisma jasno podają, że Mesjasz musiał cierpieć i umrzeć. Trudno zaprzeczyć Twoim słowom, nauczasz z niezwykłą mocą. Co jeszcze? Mów! Jak Mesjasz może nas uratować? Jak może nas odkupić, jeśli jest martwy? Nie jest martwy. Widzieliśmy, jak go ukrzyżowali. Spożyjmy ten chleb. A? O? O Panie! Ile dni temu został ukrzyżowany? 3. Zburzcie tę świątynię, a w 3 dni ja ją odbuduję. Tak mówił o sobie. On jest... On z martwych wstał. Umarł za nas, Tymoteuszu. Jego cierpienie, cały jego ból. On cierpiał za nas. On żyje! Już wystarczy! Przeszliście swoją milę! Więc uniesiemy trud kolejnej. Jak Bóg pokochać musiał świat, że ludziom dał, że dał nam życia dar, jedynego Syna dał nam Pan. Jak Bóg pokochać musiał świat, jak zechciał kochać nas, że z Synem swym życie dał nam życie. Musiał świat, że ludziom dał potęgę wiary w cud miłości, w nieśmiertelny cud.
jak Bóg pokochać musiał świat, jak zechciał kochać nas, by miłość dać, wiarę dać, by życie wieczne dać. Nie umrze nikt, kto chce za nim iść. To nam wskazał Bóg najlepszą z dróg, więc idź, więc idź. Wersja polska, studio Eurocom. Warszawa 2011 na zlecenie wydawnictwa Promyczek. Reżyseria Krzysztof Radecki. Dialogi Ada Konowalska-Kuźniar. Montaż i dźwięk Sławomir Karolak. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fertacz. Konsultacje biblijne ksiądz doktor habilitowany Michał Bednarz. Koordynacja projektu ksiądz Andrzej Mulka. Teksty piosenek Justyna Holm. Kierownictwo muzyczne i realizacja piosenek Mieszko Machbub. Śpiewali Katarzyna Łaska i Marcin Mroziński. Wystąpili Radosław Pazura, Dariusz Błażejewski, Marek Bocianiak, Andrzej Chudy, Stefan Knote, Michał Konarski, Cezary Kwieciński, Józef Mika, Rafał Walentowicz, Mirosław Wieprzewski, Leszek Zduń i inni. Jak kochał nas.